Daniel, wygrywamy ostatni mecz przy Harcerskiej, dwie twoje bramki. Chyba godne pożegnanie Harcerskiej w tym sezonie. Też tak uważam. No, przede wszystkim chcieliśmy zagrać ten ostatni mecz dla kibiców. Wiadomo, to jest ostatni mecz, chcieliśmy się dobrze pożegnać. Kibice zasłużyli całym sezonem, bardzo dobrze nas dopingowali, czuliśmy ich wsparcie, także chcieliśmy to zwycięstwo im dedykować. Mimo, że wygraliśmy 3-1, ten mecz nie był dla nas łatwy, bo Garbar nie miał naprawdę dużo sytuacji. No kurczę, na początek meczu według mnie można powiedzieć szczerze, że przeważali, mieli więcej sytuacji od nas. Ten mecz się całkiem mógł inaczej ułożyć, jeżeli by Garbania pierwszą bramkę strzeliła. Całe szczęście udało nam się strzelić pierwszą bramkę, także potem dołożyć drugą, także tą pierwszą połowę według mnie kontrolowaliśmy. W drugiej połowie według mnie przeważaliśmy, ale nie mogliśmy dołożyć bramki. No niestety też bramkę straciliśmy, czego bardzo żałuję, bo chcieliśmy zarać na zero. No ale cóż, wygrywamy, także cieszymy się bardzo. Takie ostatnie pytanie. Ile bramek strzeliłeś? Wiesz teraz, tak na szybko? W tym sezonie oczywiście. No wiem, bardzo dobrze, 14. Super, dziękuję i powodzenia życzę. 23.